Konkurs został skierowany do uczniów klas o profilu rolniczym. Wzięły w nim udział 32 osoby. Jest rzeczą powszechnie znaną, że w Kościerzynie mamy klasy rolnicze, a lokalizacja tutaj pomorskiego ośrodka, naszego ośrodka w Lubaniu sprzyja temu, aby współpracować. Postanowiliśmy już drugi raz wspólnie z firmą Roltop, która była głównym sponsorem, przeprowadzić konkurs wiedzy rolniczej wśród uczniów klas średnich o kierunkach rolniczych. Uczestnicy odpowiadali na kilkadziesiąt pytań, które wymagały znajomości zagadnień związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo dobrych odpowiedzi. Młodzież bardzo chętnie w ogóle startuje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek konkursy, chociaż jest ich tak mało. Oni są bardzo zadowoleni. W zeszłym roku wspaniała wystawa, bardzo dużo wrażeń i właśnie, jak już mówiłam, przy okazji wręczania tutaj nagrodzonym tutaj tych certyfikatów i tych biletów w cudzysłowie, no właśnie to połączenie tej teorii, którą my uczymy w szkole, z tą praktyką, niebywałe. Dzięki wsparciu dużej firmy rolniczej główną nagrodą dla laureatów konkursu jest wyjazd na targi rolne AgroShow, które odbędą się 19 września w Bednarach koło Poznania. Dumą tych targów jest to, że one są największe w Europie, gdzie pokazywane są maszyny w ruchu. A sam do tego przyłożyłem ręki, bo jestem jednym z 7 członków zwyczajnych tejże izby, która była 17 lat temu założona przez naszą siódemkę. Jest to kontynuowane i kultywowane targi, dlatego że co roku coraz więcej firm i osób bierze w nich udział. W związku z tym postanowiłem na terenie swojej działalności, tu w Pomorskim, też sięgnąć po młodzież. No przecież oni przyjdą po nas, oni nas zastąpią kiedyś. Trzeba iść w tym kierunku i ich edukować. Tym bardziej, że spotykamy się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem ze strony młodzieży. Trzy najwyższe miejsca w konkursie zajęli Piotr Szulc, Błażej Bączek i Mateusz Adas. Wręczenie nagród odbyło się we wtorek w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Tego dnia uczniowie odwiedzili też interaktywną wystawę Urban Bees.